O, masz. Dobra, witajcie. Zobaczcie, jak gryka wyrosła. Tak to wygląda tutaj. A jeszcze się przejdziemy, ale zobaczcie, co ciekawego. Słuchajcie, są szkody łowieckie. Widzicie? I to jest poobgryzane przez jelenie sarny. Tutaj sobie szło i powygryzało. Trzeba się tym przyjrzeć i wołać tu jakiegoś delikwenta. Bo tam też widzę, tam też widzę. Tam też trochę tego widzę. No, ciekawostka. Tu już niektóra kwitnie, zobaczcie. Widać tutaj te kwiatki, zalążki. Jeszcze raz zobaczę tam. O, tutaj też, patrzcie. Widzicie, tu wygryziona, tu wygryziona. Tu wygryzione wszystko. No nie, po prostu bez ogrodzenia to nie przejdzie. Także nie ma się co patyczkować. No tutaj jeszcze większa, ładniejsza ta gryka jest. Jak widzicie, no ona tu już ma spokojnie 40 cm. Może nawet trochę więcej. Więc miłe zaskoczenie. I widać, że te chwasty próbują się przebić, ale podejrzewam, że gryka je udusi. Bo no zobaczcie tutaj na przykład, jakie duże liście ładne. I tak to wygląda, też zaczyna kwitnąć powolutku. Tak, gryka jak śnieg biała, tak? No i jeszcze tutaj też te chwasty próbują, ale nie wiem, czy im to wyjdzie, czy im się to uda zrobić, ale to się jeszcze okaże. Tutaj tego perzu jest najwięcej, ale to też jest ciekawe doświadczenie, jak sobie gryka poradzi z tym perzem, albo jak sobie perz poradzi z gryką. Tu jest taki kawałeczek tylko, ale tam reszta widać, że to wszystko w gryce jest, więc bardzo mnie to cieszy. Ziarno ekologiczne, słuchajcie, oprócz tego, że ziarno jest ekologiczne z gospodarstwa ekologicznego, to jeszcze dodatkowo jest tutaj w ekologii. Czy z certyfikatem, czy nie, to już jest mniejsza z tym, bo no absolutnie nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że ja sam tego pilnuję i wiecie, że to jest pilnowane. Dlatego mówię, że w ekologii. No i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. W każdym razie ładnie, pięknie wyrównane. Dzięki Ci, agromazury, tutaj nas od razu na filmie Ci podziękuję, bo Ty mi tutaj to doradziłeś wszystko. I jak widać, jak na razie ładnie pokryte pole. Także bardzo fajnie. Cieszy mnie to. No i zobaczymy, jaki będzie efekt. Jeszcze słuchajcie, pojedziemy tam na górkę zobaczyć. O, widzę stąd, że albo sarny, albo jelenie się tam pasą na mojej gryce. No i trzeba będzie zrobić z tym porządek. Także wsiadamy w auto i jedziemy na drugą część pola. Tam jest około 2 hektarów. Może ciut więcej, zobaczymy. Ale patrzcie, jak to wszystko, jaki dywan po prostu tu się zrobił. Nie wiadomo nawet, gdzie stanąć. No bo tu poprzeczniaki, no ale jakoś tam przejdę. No i oczywiście te szkody łowieckie trzeba będzie... No nie wiem, czy będę coś robił w tym kierunku, czy nie. Tu piachy. Na piachach, no to wiadomo, że to będzie słabsze. Tam jest trochę lepsze. Więc tam po prostu ta gryka mocno wybiła. Ale tutaj też całkiem się nieźle trzyma, więc podejrzewam, że jakby jeden dzień popadało, no to ona pójdzie w górę. Także jedziemy na górkę. No, tutaj zobaczcie, woda w rowie, właściwie nie ma jej. Susza totalna. Także świetna robota, świetny pomysł Jarek był z tym. Jeszcze raz dziękuję. Tu trochę odrosło tego dziadostwa. Ale to już nie jest to. Tam, co nie zdążyłem zrobić, no to niestety tam trzeba będzie jechać. I słuchajcie, wygląda na to, że ja tutaj nie będę już jeździł orkanem, tylko od razu po prostu z pługiem. I to musi wywrócić. Także to będzie zrobione w ten sposób. Idziemy zobaczyć na górkę. Tutaj trochę było orkanowane też. Więc trochę to skasowane. Nie za wiele, ale skasowane, to już tak rosło nie będzie. No, trzeba po prostu niszczyć, jeszcze raz niszczyć, no. I wtedy po prostu one no nie będą miały siły wyrosnąć, no bo to jest to. Także zobaczymy, czy tu chlebogryzara pójdzie, czy też pójdzie pług od razu jeszcze raz. Nie wiem, ale coś na pewno trzeba będzie tu wymyślić. Także idziemy zobaczyć grykę. O, zobaczcie, widzicie tutaj, jak są takie miejsca suche zupełnie.
gdzie to, mówię, to nie będzie to, to już tak dostało lanie takie, że te rośliny już się nie powstaną stąd za bardzo. No a tu zobaczmy grykę na tym kawałku. Widzicie, też około 30 cm. Bardzo ładnie pokryta. Naprawdę super. Zadowolony jestem. Powoli, tak jak mówiłem, widzieliście na tamtym kawałku, kwitnie. Natomiast niedobrze jest, bo zauważyłem, że tutaj, no to jest ta zwierzyna po prostu, jest jej taka ilość, że one mi tutaj po prostu już to podgryzają, widać. No i te szkody łowieckie niestety tutaj są, będą bardzo uciążliwe. Stąd powtarzam jeszcze raz, ogrodzenie. Ogrodzenie będę tutaj robił i nie ma innego wyjścia. Także zresztą z daleka widziałem, pokazywałem wam, że tam, nie wiem, czy będzie to widać na filmie, czy nie, ale te sarny, czy jelenie, co tutaj było, no to grasują. No i trzeba będzie się tego pozbyć, no, także. Ale widać tak, rośliny chyba w dobrej kondycji. Ja nie wiem, czy to tak ma wyglądać, bo nigdy nie widziałem gryki. Więc to jest moje pierwsze takie doświadczenie. Tutaj łodyga lekko z jednej strony czerwona, tutaj jak widzicie liść u nasady też czerwony. Od spodu wszystko ładnie wygląda, nic tu się nie dzieje. Roślina jest raczej, czuję pod palcami, że ona jest taka, no nie brakuje jej wody, to jest najważniejsze. Jeśli mogę tak w ogóle sprawdzić. Jakiś chorupsk tutaj, jakichś takich pasożytów, czy jakichś innych robactwa też nie widzę. Ten pesz się przebija tutaj, on będzie się przebijał, ale myślę, że go gryka zadusi, bo widać, że ona tutaj pięknym dywaniem się ściele, więc jestem dobrej myśli. Tu jest około, w sumie, nie wiem, będzie, mówię, ze 2,5 hektara tej gryki i tyle. No i co, trzeba będzie sobie z tym poradzić wobec tego, z tym polem, z tym kawałkiem. No i co tutaj zrobić? Przeorać i wysiać jakiś poplon. No i teraz słuchajcie, jest jeszcze taka rzecz, że no trochę mi dokuczają te wyjazdy, bo muszę się na coś zdecydować. I tak się nie da funkcjonować, że będę robił w Niemczech i w polu, bo tego się nie da dopilnować. Coś na pewno zepsuję i nie dopilnuję, po prostu przez to będzie zepsute. Ale to w każdym razie, co tutaj widzimy, bardzo, bardzo pozytywnie mnie nastraja, tak optymistycznie, że jednak warto tu coś robić. O, zobaczcie, tutaj w ogóle to pole było wapnowane, ale tutaj mamy skrzyp polny, co oznacza, że ziemia jest jeszcze kwaśna w niektórych miejscach. Natomiast wapno tutaj było siane w zeszłym roku w styczniu. O, i zobaczcie, co tu się dzieje. Znowu widzicie szkody. Więc to jest bardzo niedobrze, że mi tutaj ta zwierzyna obżera to. Tam to samo, tutaj to samo, widzicie? I ja muszę tutaj wezwać, tutaj to samo, na oszacowanie, żeby mi, o tutaj troszeczkę widzicie, zmarniała. Nie wiem czemu, czy przez temperaturę, czy przez obgryzanie. Trudno powiedzieć, ale to tylko taki kawałeczek tutaj jest. Bo, ale reszta, chociaż może ta temperatura jest taka dziadowska i tutaj psuje tę całą robotę. Tutaj też kawałeczek. Widzicie, tutaj w perzu. Zobaczymy. Jest to świetne przy okazji doświadczenie dla wszystkich tych, którzy po prostu będą chcieli sobie zrobić tą grykę ekologiczną, czy w ogóle w jakiś sposób cokolwiek i tak dalej. Bo okazuje się, że pesz to nie jest taka super, hiper roślina, która po prostu zadusi wszystko. I widać jednak, że te informacje, które tutaj uzyskałem i porady od Agromazury i te rzeczy, które uzyskałem od też Ksawery z gospodarstwa, też pozdrawiam serdecznie. No to zobaczcie, no przecież tutaj jest taki dywan. No tutaj nie ma szans, żeby coś wyrosło przy tej gryce, no naprawdę. I tu było wysiane właśnie według tego, co Agromazury mówił, 95 kg na hektar w takiej dawce. Zobaczcie, co się dzieje. I teraz jeszcze pytanie, czy ja to po prostu mam zebrać na ziarno, czy to będzie z tego zbiór, czy to jest typowo naduszenie chwastów? Żeby nie było po prostu tak, że no nie wiem, czy to, jak to, nie mam żadnych doświadczeń, no dlatego, czy to jest właściwie zasiane na ziarno, czy nie jest za gęsto na przykład, bo też wiem, że Agromazury tutaj ma potężne doświadczenie, no i dlatego z mojej strony było takie skierowanie w tamtą stronę. O, jakie piękne pióro. No i czyje to jest pióro? Ja wam powiem, czyje to jest pióro. Żuraw, moi drodzy.
Tutaj są te żurawie i chyba tu się musiało coś dziać, bo widzę, że jest ich więcej. Chyba się tłukły. No ale młodemu wezmę, bo on zbiera takie różne, ma takie hobby, że właśnie zbiera pióra ptaków różne. Bardzo go to fascynuje. No i dlaczego nie, przy okazji są pióra, to ma. No w każdym razie zobaczcie, dywan absolutny. Także fajnie, tutaj było tak samo niszczone i zobaczcie, no to 4, 5, 6, 8 sztuk tej nawłoci i ona też wyginie tutaj, nie będzie miała żadnych szans. No i kwestia tylko tyle, żeby to, słuchajcie, to co tutaj się dzieje, podrapać, zniszczyć, skasować i tyle, nie? Także takie coś to tutaj będzie też robione. No niestety susza, jeszcze raz susza i muszę powiedzieć, że na to co widzę tutaj z tą gryką, no to mnie pozytywnie nastraja, bo się nie spodziewałem, że przy takiej suszy coś tutaj będzie chciało rosnąć. To moim zdaniem, oprócz tych piachudrów, które są tam, ja to nazywam pustynią, no nie jest w stanie tutaj na tej pustyni nic urosnąć, nawet pesz ginie. I po prostu nie jest w stanie się utrzymać, wypala go całkowicie, o tyle zostaje z peżu, tak jak widzicie tutaj, to właśnie tam, z tamtej strony. I to samo było tutaj. To samo jest na tym kawałku, bo to jest tak zwana górka i tu jest zawsze sucho, pustynia. Nie taka jak tam, ale jednakowoż. I teraz tak, ja w zeszłym roku tutaj rzuciłem wapno. Nie pamiętam po ile ton, ale chyba ze 2 albo 3 tony na hektar wyszło tego wapna. No i jak wiecie, wapno zatrzymuje wodę, więc być może to jest ten efekt właśnie wapnowania. Także zobaczymy, jak to się sytuacja ta przedstawia. Jak to będzie? Jak zwykle jakiś telefon w najmniej odpowiedniej chwili. O. I po telefonie. W każdym razie tak, to trzeba wszystko, słuchajcie, tutaj jeszcze ogarnąć. No i co? I no jeszcze raz powtarzam, nie chcę jechać do Szkopów. Będę musiał w każdym razie w jakiś sposób to ogarnąć, żeby tak było na tak zwany chleb. I żeby tutaj po prostu zostać. I teraz tak, co to znaczy na chleb? Jeżeli opłacę rachunki, o masz ci los. Jeżeli opłacę rachunki, słuchajcie. Jeżeli opłacę, jeżeli będzie na chleb, prawda? No to już zostaje. I nic mnie tutaj po prostu nie będzie zmuszało do tego, żebym wyjeżdżał. Oczywiście są pory roku takie jak zima, powiedzmy wtedy mogę sobie jechać. Ale tak w takich porach, gdzie są te prace polowe i tak dalej, to już zostaje. No a jeszcze jedna próba tutaj, zobaczcie, glebogryzarka, to co widzieliście. Ledwo te chwaściory po prostu jakoś tam próbują rosnąć, ale robota piękna, bo nic nie chce tutaj wyrosnąć na tym pasie. Tutaj widzicie, po orkanie coś próbuje się odbudować. Wyłączę te telefony, bo denerwują człowieka. O. I już. I w każdym razie tutaj, no to co będzie, to co jest tutaj, to będzie do zaorania, słuchajcie. O, jeszcze tego wyłączymy. O. I to co jest tutaj, to będzie już do zaorania. Nie będę po prostu tego cokolwiek robił. Glebogryzarka po prostu się tutaj zapychała. Widzieliście jak to zaklejone, ponieważ tu jest ciężka ziemia. Znaczy ciężka, jak na moje tereny, bo tu jest czwarta klasa. Więc nie będę tego po prostu w inny sposób ruszał. Tylko zaoram, brona i siewnik. I taka będzie polityka z tego i to postaram się zrobić. Zobaczymy, żeby tylko kasy starczyło na to wszystko. To wtedy będziemy zupełnie w domu. I nie ma się co szczypać, nie ma się co czaić, po prostu jechać z tym koksem i tyle, no. Także ja troszeczkę do tego myślę, że za delikatnie podchodziłem, że to trzeba poczekać jeszcze i tak dalej, i tak dalej. I to może po prostu przez to błędy, bo mówię, mnie nikt nie uczy. Te rady, które po prostu dostaję od Was, to ja zdarza się bardzo często, że opacznie je rozumiem, bo tak jak mówiłem Wam w poprzednich filmach, że ja myślałem, że to trzeba zaczekać, tak jak to zimową orką, że to się orze na jesień, bronowanie i sianie dopiero wiosną i myślałem, że to tak samo jest na wiosnę, okazuje się, że to zupełnie co innego i tak dalej, i tak dalej. Także takie błędy początkującego rolnika to na pewno mnie jeszcze nieraz nie ominą, jednakowoż tu chcę żyć
i tu pracować. Także tyle z dzisiejszego filmu. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!